ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Zbliża się 70. rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Europy i świata, wybuchu II wojny światowej. I ciągle od 70 lat zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Czy tak musiało się stać? W 1919 roku Hitler wstąpił do liczącej zaledwie 64 członków Deutsche Arbeiterpartei, DAP, i przekształcił ją w Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. 4 lata później doszło do nieudanej próby puczu w Monachium w 1923 roku, zakończonej rozpędzeniem przez wojsko grupki narodowych socjalistycznych puczystów i aresztowaniem Hitlera. Aż do tego czasu NSDAP była raczej, jak niektórzy mówią, grupką narwańców zbierających się po monachijskich piwiarniach. Sławę Hitlerowi, a tym samym i ideologii nazizmu, przeniósł proces puczystów, który uczynił z Hitlera osobę znaną. Skazany na 5 lat więzienia, napisał w czasie pobytu w zakładzie karnym Mein Kampf, w której sformułował program ruchu nazistowskiego. Kiedy w grudniu 1924 roku, po przedterminowym zwolnieniu z więzienia, reaktywował działalność partyjną NSDAP, nie miał jeszcze nawet niemieckiego obywatelstwa. Uzyskał je dopiero w 1932. W tym samym roku, w styczniu, na spotkaniu działaczy nazistowskich z grupą przemysłowców niemieckich w Düsseldorfie, Friedrich Thyssen, prezes koncernu stalowego Thyssen AG, powiedział: tylko duch narodowo-socjalistyczny i duch jego przywódcy mogą zmienić losy kraju. No i rzeczywiście zmieniły. Witam w studiu gości pan profesor doktor habilitowany Eugeniusz Cezary Król, historyk, kierownik Katedry Politologii Kolegium Civitas. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I profesor doktor habilitowany Henryk Stańczyk, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Polskiej Akademii Nauk. Witam pana. Dzień dobry. Jeszcze w 1920 roku NSDAP była w rozsypce. Jak to się stało, że Hitler zdobył tak nieograniczoną władzę w Niemczech? Na fenomen Hitlera złożyły się po pierwsze określone czynniki natury zagranicznej, konsekwencje traktatu wersalskiego, odpowiednia, niestety, jak się potem okazało, samobójcza polityka państw zachodnich wobec problemu niemieckiego. Wreszcie to, co przyspieszyło gwałtownie bieg wydarzeń, wielki kryzys ekonomiczny z przełomu lat 20. i 30. I żeby wreszcie dotknąć innego kompleksu spraw, bardzo specyficzna sytuacja wewnątrzpolityczna w Niemczech. Z jednej strony kunktatorstwo prawicy konserwatywnej, a z drugiej strony kompletne skłócenie lewicy, która dysponowała przecież bardzo dużymi wpływami społecznymi, ale z różnych powodów nie była w stanie się ze sobą porozumieć. Profesor Eugeniusz Cezary Król. W tej sytuacji Niemcy, szukając gwałtownie wyjścia z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, poszukiwali jednocześnie człowieka o silnych rękach, o zdecydowanym programie, a przy okazji ulegli nowoczesnej, jak na owe czasy, propagandzie, która została w sposób perfekcyjny przygotowana i realizowana przez coraz silniejszy aparat pod wodzą Józefa Goebbelsa. To jest tak w największym skrócie. No, moglibyśmy także wrócić do okresu I wojny światowej. Już w chwili podpisywania traktatu wersalskiego marszałek Francji Foch stwierdził, że nie jest to pokój trwały, a jest to 20-letni rozejm. Profesor Henryk Stańczyk. Skąd to zdanie, skąd taka opinia? Otóż okazało się, że Niemcy w czasie I wojny światowej przeszli różnego rodzaju doświadczenia. Praktycznie rzecz biorąc, przez cały okres I wojny światowej propaganda niemiecka mówiła o bliskim sukcesie. Jeszcze jeden wysiłek, jeszcze jedna zwycięska bitwa i wojna zakończy się zwycięstwem Niemiec. To społeczeństwo niemieckie wierzyło tej propagandzie i czyniło wielkie wysiłki, ażeby dotrwać do tego zwycięskiego końca. I cóż się okazało w listopadzie 1918 roku? Nie tylko nie ma zwycięstwa, ale jest klęska. Rząd niemiecki, cesarski jeszcze, zaciągnął wielkie długi od społeczeństwa niemieckiego. To społeczeństwo niemieckie liczyło,
że po zwycięskiej wojnie pokonane mocarstwa zapłacą reparacje i te pieniądze wrócą do tego społeczeństwa. Tymczasem stało się inaczej. Nie tylko Niemcy nie uzyskały reparacji, ale same zostały obciążone potężną 132-miliardową reparacją wojenną, które, no jak się później okazało, udało się nie spłacić, ale które ciążyły nad tym społeczeństwem. Pan profesor Król wspomniał już wcześniej o kryzysie gospodarczym, jaki dotknął Niemcy. Był to niewątpliwie jeden z najcięższych kryzysów gospodarczych, jaki dotknął świat, ale Niemcy szczególnie. Dlaczego? Ano dlatego, że Niemcy były zadłużone, a więc trzeba było także jeszcze spłacać te długi. Stąd też społeczeństwo niemieckie kryzys ten odczuło ze wzmożoną siłą. Ale czy to znaczy, że społeczeństwo niemieckie poczuło się oszukane, poczuło się upokorzone klęską? I dlatego potrzebowało nowej ideologii, dlatego ten narodowy socjalizm, który przyszedł wraz z Hitlerem i był jego autorskim pomysłem, zdaje się, tak bardzo ich pociągnął? Na czym polegał ten niemiecki socjalizm według hitlerowskiego wzorca? Ta trauma Niemców miała wiele korzeni. Po pierwsze, w czasie I wojny światowej Niemcy były cesarstwem, a więc była osoba odpowiedzialna, był ten autorytet. Natomiast po zakończeniu wojny Niemcy przekształciły się w republikę, a więc tego autorytetu jak gdyby nie było. I jeszcze jedna taka ciekawa sprawa. Kto podpisał kapitulację? Kto podpisał traktat wersalski? Ano już rząd republikański, a nie ten poprzedni rząd, który w gruncie rzeczy był odpowiedzialny za klęskę Niemiec. Stąd też ta republika od początku nie cieszyła się wielkim autorytetem w społeczeństwie niemieckim. Można powiedzieć, że wspaniale wykorzystał to właśnie Hitler. Tą traumę Niemców, to niezadowolenie i wskazał jak gdyby winnego tej właśnie sytuacji. No, na pierwsze miejsce wysunął Żydów. To głównie Żydzi byli przyczyną wszelkich nieszczęść Niemców. Znany niemiecki badacz faszyzmu Ernst Nolte scharakteryzował tę ideologię następująco. Faszyzm to antymarksizm, zmierzający do zniszczenia przeciwnika poprzez zbudowanie odmiennej, chociaż zbliżonej ideologii i zastosowanie prawie identycznych i zbliżonych metod, jednakże zawsze w ramach narodowego samostanowienia i niepowtarzalności zjawiska. Czy można utożsamiać faszyzm wprost z hitleryzmem, wprost z nazizmem niemieckim? Nie robiłbym tego. Wprawdzie Hitler wzoruje się na wielu rozwiązaniach faszystowskich, ale to są dwa różne systemy polityczne i dwa ruchy polityczne. Tak się stało po wojnie, że słowo faszyzm zrobiło się takim pojęciem uogólniającym. Ale jeśli patrzymy bardziej precyzyjnie na to, co reprezentował faszyzm i nazizm, to widać wyraźne różnice. One nawet prowadzą do tego, że dla części historyków i politologów faszyzm nawet nie jest klasycznym totalitaryzmem, tylko takim systemem granicznym między totalitaryzmem a autorytaryzmem. To wynika choćby ze specyfiki narodowej Włochów i Niemców. Te dwa systemy polityczne, te dwa ustroje polityczne się wyraźnie pod pewnymi względami różnią, natomiast razem należą do jednej rodziny systemów totalitarnych. No ja bym był innego zdania. Uważam, że jednak ten autorytaryzm, totalitaryzm niemiecki bliższy jest faszyzmowi w moim przekonaniu. Faszyzm niemiecki miał bardzo dużo wspólnego z faszyzmem włoskim, a więc droga dochodzenia do władzy, zlewanie aparatu partyjnego z aparatem państwowym. Natomiast różnice między włoskim a niemieckim faszyzmie polegały na tym, że faszyzm włoski był po pierwsze mniej sprawnym, a druga nie był antysemicki. I to jest zasadnicza różnica. No i faszyzm włoski był mniej zbrodniczy, dlatego że Włosi po prostu mieli mało sprawną armię i nie odnosili sukcesów militarnych w takim zakresie, w jakim Niemcy to czynili. Natomiast i system totalitarny we Włoszech i w Niemczech zaliczył do typowego faszyzmu.
Ja jednak stanowczo jestem za tym, żeby hitleryzm nazywać hitleryzmem, a faszyzm faszyzmem w znaczeniu włoskim. Trochę nie rozumiem pojęcia faszyzm niemiecki i gdybym miał szukać wyraźniejszych podobieństw, to jednak bym uważał, że to podobieństwo między stalinizmem a hitleryzmem jest znacznie bliższe niż podobieństwo między hitleryzmem a faszyzmem. Uważam stalinizm za taki klasyczny wzorzec totalitaryzmu. Słowo komunizm jest bardziej rozległe, kojarzy nam się więcej zjawisk, natomiast stalinizm, wiadomo, okres od końca lat 20. do początku lat 50. Na czym bazował narodowy socjalizm i czym różnił się od rosyjskiego socjalizmu? Trzeba powiedzieć, że wprawdzie narodowy socjalizm jest autorskim pomysłem Hitlera, ale w gruncie rzeczy, w sensie programowym, jest to twór eklektyczny, posiadający wiele zapożyczeń z różnego rodzaju idei, które funkcjonowały w Niemczech w XVIII, a zwłaszcza XIX wieku. Na przykład specyficzna postać nacjonalizmu germańskiego, czy też pangermańskiego. Jeśli szukać podwalin tego programu, to z całą pewnością jest to po pierwsze rasizm, który potem przybiera tę zoologiczną postać antysemityzmu. Z drugiej strony jest to nacjonalizm, który każe rozumieć Niemcy jako coś, co jest über alles. Wreszcie jest pakiet postulatów, które zostały sformułowane w początku lat 20., które mają wyraźnie antykapitalistyczny charakter. Z czasem okaże się, że jest to rodzaj populizmu, ale to w tym programie pozostało. Program narodowego socjalizmu został ustalony na samym początku lat 20. i uznano potem, że on powinien być niezmienny. Ale oczywiście w praktyce niewiele pozostało z tych haseł sprawiedliwości społecznej czy też obrony najuboższych. Na pierwszy plan wydobył się problem rasizmu, problem odzyskania godności przez Niemców, co było takim wyrazem niemieckiego nacjonalizmu. Wreszcie z biegiem czasu, im bliżej wojny, powstał też problem pewnego nowego spojrzenia na układ sił w Europie, problem zorganizowania obszaru w Europie, problem znalezienia dla Niemców przestrzeni życiowej. To już w Mein Kampf było napisane, że Niemcy nie mają czego szukać na zachodzie czy na południu Europy, bo te obszary są już dostatecznie zaludnione albo nawet przeludnione. Tym obszarem, ku któremu powinni zwrócić swój wzrok i swoje cele, to jest wschód Europy. No dobrze, ale na wschodzie Europy przecież obowiązywała podobna ideologia, również socjalizm. Tak, tylko że jeśli patrzymy na tę ideologię Lebensraum, to ona jest niedodefiniowana. Ona wskazuje pewien kierunek, natomiast nie definiuje się na przykład, czy tym celem ma być wyraźnie Rosja, co zrobić z Polską, która jest po drodze. To było przez długi czas nieustalone. Generalnie wskazywano, że jeśli szukać przestrzeni życiowej dla Niemców, to powinien być to kierunek wschodni. Ukazała się niedawno książka w wydawnictwie naukowym PWN pod tytułem Dlaczego poszli za Hitlerem? I autor Stephen Marx, Niemiec, pisze, cytuję, aby zrozumieć narodowy socjalizm, trzeba wyzwolić się z magicznych wyobrażeń o Hitlerze, że posiadał jakąś szczególną magiczną siłę oraz mistyfikacji na temat narodowego socjalizmu, że stanowił niemożliwy do wyjaśnienia obiekt fascynacji. A jednak ta propaganda niemiecka, o której pan profesor wspomniał, w jakiś sposób potrafiła podbić serca milionów kobiet i mężczyzn w Niemczech, także tych dobrze wykształconych i inteligentnych. To znaczy, że nie była to taka prymitywna i prostacka propaganda. Dlaczego niemieckie społeczeństwo uwierzyło? Ja sądzę, że to wygląda troszkę inaczej. Hitler nie był twórcą tej idei. Profesor Henryk Stańczyk. Hitler raczej starał się wejść w rolę reprezentanta myśli, jakimi wówczas żyło społeczeństwo niemieckie. Wchodził właśnie w tą rolę zwyczajnego człowieka. Trzeba znać specyfikę Niemiec, mentalność Niemców. Gdzie się spotykały większe grupy społeczeństwa niemieckiego? Przy kuflu piwa, w tych bierstubach, w lokalach różnego rodzaju. I tam przy tym piwie dyskutowano na tematy polityczne. Hitler uczestniczył w tych spotkaniach i początkowo był bacznym słuchaczem i obserwatorem tego, o czym ludzie mówią.
I należy zwrócić uwagę, że kiedy sam zabierał głos, starał się właśnie jak gdyby reprezentować to wszystko, co słyszał, co ci ludzie mówili, co ich bolało. Czyli utożsamić się z nimi. Utożsamić się z nimi. I to dawało wspaniałe wręcz efekty. Tym ludziom wydawało się, że Hitler mówi to, o czym oni myślą. Przecież ten słynny nóż w plecy, Dolchstoss, że przecież Niemcy wojny nie przegrały. Dlaczego zostały tak pokrzywdzone w traktacie wersalskim, skoro przecież tej wojny nie przegrały? To dopiero rewolucjoniści, komuniści wbili nóż w plecy Niemcom i dlatego Niemcy przegrały. A było to bardzo łatwe do wpojenia społeczeństwu niemieckiemu, bo to społeczeństwo w podobny sposób myślało. Ono przez cały okres I wojny światowej było przekonane, że ta wojna nie może się inaczej skończyć, a właśnie zwycięstwem Niemców. I naraz, kiedy Niemcy ponoszą klęskę, całe to społeczeństwo stawia sobie pytanie. No jak to się mogło stać, skoro myśmy cały czas zwyciężali, a teraz żeśmy przegrali? A jeszcze jedna rzecz powinna być wzięta pod uwagę. Przeciętny Niemiec ma tę inklinację do pójścia za kimś, który jest silnym człowiekiem, więc ten autorytarny typ rozumowania i funkcjonowania, który był bardzo rozpowszechniony w Niemczech, począwszy od rodzin, gdzie tą autorytarną postacią był zwykle ojciec. Hitler dla przeciętnego Niemca został wystylizowany na takiego właśnie ojca narodu, który rozumie wszystkie bolączki, a co więcej, znajduje nawet na nie odpowiednie antidotum. To jest coś, co Hitler umiał bardzo dobrze zrobić. Dlaczego on to umiał dobrze zrobić? Po pierwsze, już od czasów siedzenia w twierdzy w Landsbergu, gdzie odbywał skróconą potem karę za pucz monachijski, naczytał się różnego rodzaju mniej lub bardziej naukowych broszur na temat sztuki panowania nad tłumem. To wtedy były bardzo modne książeczki, które uczyły, co to jest tłum, jakie są reakcje tłumu. Jak to te książeczki pisał? Pisał na przykład Gustave Le Bon, który był wziętym francuskim lekarzem, a przy okazji bardzo dobrym psychologiem. Było sporo tych książeczek, one były w obiegu i Hitler je bardzo łapczywie czytał, a jednocześnie przystępując do pracy politycznej, ćwiczył się zapamiętale w sztuce oratorskiej, ponieważ bardzo wcześnie doszedł do wniosku, że orator to jest taka osoba, która będzie w stanie zapanować nad tłumem, będzie w stanie rozpoznać nastroje tego tłumu i będzie w stanie pociągnąć ten tłum za sobą. Godzinami całymi ćwiczył odpowiednią gestykulację i mimikę. I nie jest prawdą takie dość potoczne przekonanie, że Hitler pienił się i wpadał w ataki szału podczas przemówienia. Ale wrzeszczał, słyszeliśmy wrzeszczał, to przecież na nagraniach archiwalnych. Jeśli rozpatrzymy w całości jego przemówienia, to widzimy, że one mają odpowiednią linię rozwojową, poczynając od bardzo spokojnego, nawet niemrawego wstępu, a wreszcie obserwując reakcję tłumu, doprowadzając do pewnego rodzaju wystąpienia ekstatycznego. Na ogół w wystąpieniach potem dokumentalnych brało się z określonych filmów tylko tę część, gdzie Hitler już był w tej ostatniej fazie, stąd wzięło się przekonanie, że ten Hitler no, po prostu szalał i porywał tym atakiem szaleństwa. To nie jest prawda. Hitler umiał wczuwać się w nastroje tego tłumu i umiał ten tłum prowadzić w pożądanym przez siebie kierunku. Za moment okazało się, że Hitler będzie stylizowany na wodza i ta stylizacja przebiegała bardzo sprawnie, bo rozbudowywany był nowocześnie funkcjonujący aparat propagandy, zarówno propagandy bezpośredniej, jak i też pośredniej przy pomocy radia i filmu. Ja należę do tych historyków, którzy uważają, że ta nowoczesna propaganda, która rozwinęła się w Niemczech w latach 30., to jest jeden z podstawowych kluczy do sukcesu narodowego socjalizmu. Oczywiście nie zapominając o tych czynnikach obiektywnych, jak na przykład wielki kryzys i określona sytuacja w polityce niemieckiej, zwłaszcza na przełomie lat 20. i 30. I ostatnia uwaga w tej sekwencji. Byłbym ostrożny, myśląc w kategoriach, że całe Niemcy zostały porwane przez Hitlera. Proszę mieć świadomość, że
my często postrzegamy sytuację wewnętrzną w Niemczech przez zachowane filmy, w tym zwłaszcza przez film Triumf woli Leni Riefenstahl, która pokazuje sceny entuzjastycznego powitania Hitlera w Norymberdze. One się bardzo długo ciągną w tym filmie i z reguły każdy film dokumentalny o III Rzeszy sięga do tego filmu i w ten sposób wytwarza się wrażenie, że Niemcy nic innego nie robili, tylko popierali tego Hitlera i robili to w sposób zupełnie nieprzytomny. Ja bym skonfrontował to z pewnego rodzaju źródłem, które ciągle jest niedocenione, mianowicie z zapisami o stanie nastroju społeczeństwa niemieckiego, które przygotowywały służby bezpieczeństwa. To był kraj, jak wiadomo, totalitarny od 1933 roku. Nie było normalnej demoskopii, jak w państwie demokratycznym. Rolę demoskopów przejęła policja. Była specjalna komórka do badania nastrojów i zadanie tej komórki polegało na tym, żeby przekazać raporty w sposób niezafałszowany dla bardzo wąskiego grona. Otóż te raporty, przygotowywane właściwie regularnie od 1935 roku, zachowały się w całości. Od szczebla gminy aż do szczebla Rzeszy. Można prześledzić, jak kształtował się nastrój III Rzeszy. Widać tam wyraźnie, że nie było tak, jak się często myśli. Narodowy socjalizm zdobył od razu i bezkrytycznie serca i umysły Niemców. Były duże rewiry, rezerwy w społeczeństwie niemieckim. Tyle tylko, że zgodnie z naturą państwa totalitarnego tego rodzaju nastroje nie docierały i nie wpływały na rządzących. Ale panie profesorze, 5 marca 1933 roku w wyborach do Reichstagu, kiedy Hitler całkiem legalnie doszedł przecież do władzy, NSDAP, można to uznać za wynik słaby, osiągnęła niespełna 44%, 43,9%. To jednak było dużo, to jest prawie połowa społeczeństwa, biorącego udział oczywiście w głosowaniu, w wyborach. Musimy wrócić w tej kwestii do sytuacji gospodarczej. Jednak tak się złożyło, że rok 1933 to jest koniec kryzysu gospodarczego. Gospodarka niemiecka zaczyna ożywać. W tym rzecz, że to nie Hitler spowodował koniec kryzysu. Taki jest cykl kryzysów gospodarczych. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku, wyhamowywał już w 1932 roku i właściwie od początku 1933 roku, kiedy Hitler zostaje kanclerzem, zaczyna się rozwój gospodarczy. Poprawia się sytuacja gospodarcza w Niemczech. Czyli żadna zasługa Hitlera. To żadna jego zasługa, bo on dopiero przejął władzę. Ale Hitler i jego właśnie propaganda, o czym wspomniał wcześniej pan profesor Król, umiejętnie to wykorzystała. Bardzo umiejętnie. Twórcą tej propagandy była znana postać Goebbelsa, który myślał w tej kwestii, podobnie zresztą jak Hitler, że należy pewne rzeczy systematycznie powtarzać. Nie zmieniać tej propagandy. Propaganda powinna być niezmienna i powinna docierać do umysłów ludzi. Jednocześnie propaganda powinna kształtować ich postawy. Musimy pamiętać, że ostatnie lata kryzysu to jest ponad 6-milionowa rzesza bezrobotnych w Niemczech. Ludzie są sfrustrowani tą sytuacją. A teraz niejako automatycznie wzrost gospodarczy spowodował wzrost zatrudnienia. Bezrobotnych było coraz mniej, a więc nastroje społeczne się poprawiały. Propaganda hitlerowska wspaniale to wykorzystała, przypisując wręcz cudotwórstwo Hitlerowi, że to dzięki właśnie kanclerzowi ta sytuacja tak się zmienia na korzyść. Zresztą następne lata to już jest boom prawie gospodarczy w Niemczech. I naziści zaczęli dosyć szybko zdobywać poparcie. No oprócz tego były pewne posunięcia ze strony Hitlera, już jego rządu, które sprzyjały likwidacji bezrobocia. To jest przede wszystkim militaryzacja. To jest odbudowa najpierw armii. Jak odbudowano armię, to ta armia składała zapotrzebowanie na broń, amunicję i tak dalej. A więc zamówienie otrzymał przemysł ciężki. Skoro tak, to zaczął się wzrost zatrudnienia w tym przemyśle. I już się w ten sposób zaczęła nakręcać ta spirala pozytywnej koniunktury. Budowa samochodów Volkswagen, budowa autostrad w Niemczech i bezrobocie spadło w krótkim czasie do niespełna miliona osób.
Zgadzam się z panem profesorem, że tu się nałożyły te dwie kwestie. Z jednej strony wychodzenie z kryzysu niejako w cudzysłowie automatyczne, czyli ożywienie po recesji, oraz zastosowanie pewnych środków, które były klasyczne w Stanach Zjednoczonych. To samo robiono, mianowicie szeroki program robót publicznych, wielkie inwestycje prowadzone przez państwo z udziałem prywatnego inwestora, więc program budowy autostrad, program mieszkaniowy zarówno wielkich osiedli, jak i też stosunkowo tanich domów jednorodzinnych, program budowy popularnego samochodu, program radiofonizacji III Rzeszy przy pomocy tak zwanego ludowego odbiornika, który był bardzo tani i w pewnym momencie Niemcy właściwie przodują, jeśli chodzi o stopień uradiowienia Rzeszy na całym świecie. A więc nałożyły się tutaj te dwie kwestie plus umiejętność dyskonta tego przez bardzo dynamiczną propagandę, która w tym momencie sprawiała wrażenie wiarygodnej, bo były fakty, no chociażby ten fakt, o którym pan profesor wspomniał, mianowicie gwałtowny spadek w stosunkowo krótkim czasie stopy bezrobocia. Nadto trzeba mieć jeszcze jedną kwestię na uwadze. Niemcy chcieli uwierzyć w ten program i to, co zrobili w 1933-1934 roku, było wyrazem ich głębokiej wiary, że program Hitlera jest programem wiarygodnym i w pierwszej fazie no, nie było podstawy, żeby w to nie wierzyć. Czy ten boom gospodarczy był charakterystyczny tylko dla Niemiec w tym okresie, czy w pozostałej części Europy nie było takiej koniunktury? Nie, klasyczne formy wychodzenia z kryzysu przeżyły inne państwa w tej liczbie, również Polska, która ma też na swoją skalę ożywienie ekonomiczne w połowie lat 30. Też możemy powiedzieć o polskim boomie gospodarczym, który na przykład umożliwił stworzenie podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego. To były zjawiska obiektywne. W Niemczech one miały szczególnie spektakularny charakter, bo były połączone ze zmianą systemu politycznego. Znienawidzona przez przeciętnego Niemca, wyśmiewana i wzgardzona republika jest zastąpiona przez system autorytarny, który w pewnym momencie staje się systemem totalitarnym. Chcę jeszcze jedną myśl dodać. To wszystko, o czym mówimy, o gospodarce, o propagandzie, było jeszcze wsparte przez jeden czynnik, mianowicie dla tych, którym się to nie podobało. A byli tacy i to wcale nie małe grupy. Trzeba pamiętać o ruchu socjaldemokratycznym, o ruchu komunistycznym, o ruchu związanym z katolicką partią Centrum. To były ogromne połacie społeczeństwa niemieckiego. Tym, którym się to nie podobało, no przygotowano już, jak wiadomo, rozbudowywany system obozów koncentracyjnych. Z drugiej strony działają już bardzo silnie służby specjalne. Trzecia Rzesza jest bardzo charakterystyczna w tym sensie, że przejęła pewne elementy budowy systemu policyjnego z faszystowskich Włoch i jeszcze to specjalnie rozbudowała. Mamy bardzo szeroki system policji, z jednej strony państwowej, tak jak w każdym normalnym państwie, ale z drugiej strony różnego rodzaju policji partyjnych. I obserwujemy w drugiej połowie lat 30. proces zlewania się z systemu policji państwowej i partyjnej, co da w 1939 roku taki zbrodniczy twór, który nazywał się Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Policja, system represji był naturalnym, w cudzysłowie, w systemie totalitarnym uzupełnieniem działań propagandowych. To bardzo charakterystyczne dla systemu totalitarnego, że obok propagandy jest aparat represji, który nie musi od razu uderzać, ale sam fakt, że on jest, jest już jakimś elementem i się czai. Proszę mieć świadomość, że ten na przykład aparat gestapo, który jest synonimem zbrodni, był stosunkowo szczupły personalnie biorąc, natomiast dysponował bardzo dużym zapleczem społecznym, bo u przeciętnego Niemca było doskonale wdrukowane, że państwu trzeba pomagać. To, co u nas nazywało się donosem na sąsiada w Niemczech, było obywatelskim obowiązkiem. I to nie był problem, gdzie można było mieć jakieś opory natury moralnej. Z tego bardzo obficie policja hitlerowska korzystała, z tego w cudzysłowie obywatelskiego podejścia przeciętnego Niemca do sprawy państwa. I ten obywatelski stosunek do państwa odegrał też niebagatelną rolę w przypadku prześladowań Żydów. Ja tu się odwołam jeszcze raz do autora książki Dlaczego poszli za Hitlerem, Stephena Marksa, który twierdzi, że Holokaust, cytuję, był możliwy dzięki temu, że propaganda nazistowska potrafiła wykorzystać uczucie wstydu, poczynając od zerwania stosunków z żydowskimi sąsiadami i społecznej pogardy wobec nich, aż po wywożenie Żydów i ich wymordowanie.
Czyli taka droga od upokorzenia, od tego zawodu, o którym panowie profesorowie mówili po przegranej I wojnie światowej, aż do dumy bycia nazistą, jedynym prawdziwym, liczącym się obywatelem III Rzeszy. Coś w tym jest, co pani redaktor mówi i co mówi niemiecki autor, ale troszkę bym polemizował. Mianowicie, proszę mieć świadomość, że statystycznie biorąc, problem żydowski w Niemczech był stosunkowo niewielki, bo to był bardzo niewielki odsetek ludności, która mogła być uznana za ludność żydowską. On oczywiście wzrastał w wielkich miastach i wzrastał w odniesieniu do określonych zawodów, gdzie była nadreprezentacja Żydów, na przykład adwokaci, na przykład lekarze, na przykład dziennikarze. Propaganda hitlerowska umiała zręcznie grać na tym sentymencie, czy też resentymencie antyżydowskim, abstrahując właściwie od faktycznego stanu rzeczy, ale zwracając uwagę na to, że no, Żydzi są jakimś kolosalnym niebezpieczeństwem dla Niemców i co więcej, dla przeciętnego Niemca powstało takie wrażenie. I powstało coś, co możemy nazwać przyzwoleniem społecznym na rozwiązanie problemu żydowskiego. Wprawdzie przeciętny Niemiec na pewno w duchu nie godził się na rozwiązanie biologiczne, tak jak to w końcu nastąpiło, ale nie chciał się tym zajmować mentalnie. Wystarczało mu, że w którymś momencie żydowscy sąsiedzi znikają i przestaje się taki przeciętny Niemiec tym problemem zajmować. Dostali uspokajające zapewnienie, że Żydzi wyjechali na wschód do pracy, będą na pewno tam w dobrych warunkach, o ile zechcą dobrze pracować. I przeciętnemu Niemcowi to wystarczało. Niezupełnie zgadzam się z panem profesorem Królem, że to nie był istotny problem w Niemczech. Wiedeń, kiedy Hitler mieszkał jeszcze w Austrii, był stolicą imperium. Byłego już imperium. Żydzi stanowili w Wiedniu, no tak się oblicza, 15%, może 12%. W niektórych podręcznikach można znaleźć by około 300 tysięcy Żydów w Wiedniu. Ale to byli ludzie z finansjery, bankowcy, lekarze, tak jak pan profesor tu wspomniał, inteligencja, to byli ludzie wykształceni. I mimo, że ilościowo nie było ich tak dużo, chociaż w niektórych miastach, jak właśnie ten Wiedeń, to było dość dużo. I wielu autorów piszących o Hitlerze zwraca na ten problem uwagę, że jednak w samym Hitlerze pozostawiło to wrażenie panowania tej grupy żydowskiej w Niemczech w sposób niezasłużony. Ja myślę, że także wielu Niemców miało takie odczucia. Stąd też nieprzypadkowy był wybór Żyda jako sprawcy nieszczęść niemieckich przez Hitlera. Bo wielu Niemców także w podobny sposób myślało, że Żydzi są odpowiedzialni za nieszczęścia, jakie spadły na Niemców. Akcentowanie przez Hitlera tego problemu z całą pewnością, tak jak powiedział profesor Król, nie pociągnęło za sobą wszystkich Niemców, ale myślę, że znaczną część społeczeństwa. No przecież przed dojściem Hitlera do władzy te bojówki hitlerowskie zaczęły od ataku na sklepy żydowskie. I to nie spotkało się z jakimś sprzeciwem całości społeczeństwa niemieckiego, co najwyżej niewielkiej ilości tego społeczeństwa. I proszę jeszcze wziąć pod uwagę uczucie bezsiły. Te bojówki, chociaż nieliczne, zgadzam się z profesorem Królem, były bardzo hałaśliwe. Po prostu ludzie ich się bali. Jeśli Niemiec by się opowiedział po stronie Żydów, mógł także zostać zaatakowany. Z tego co ja wiem, to jednak ten program bojkotu Żydów i niszczenia ich mienia, w tym sklepów, w 1933 roku i na początku 1934 nie bardzo się powiódł, to znaczy nie zyskał szerszej aprobaty. Są znane przykłady tego, że naziści odstąpili od tego programu, przygotowując z czasem dopiero w 1935 roku pewnego rodzaju rozwiązania natury prawnej, czyli tak zwane ustawy norymberskie, a uderzając frontalnie w Żydów w 1938 roku podczas tak zwanej kryształowej nocy, kiedy było to starannie przygotowane z udziałem policji i SS,
Wtedy też, z tego co ja wiem, z tych raportów o stanie nastrojów, nie wszędzie przeciętni Niemcy podchwytywali ten tenor antyżydowski, ale działała bardzo sprawna machina tych, którzy ten gniew, w cudzysłowie, ludu wzbudzali. Ma pan, profesor, rację, mówiąc o tym, że w takich dużych skupiskach oczywiście problem żydowski można było łatwiej wyeksponować ze względu na obecność Żydów w bardzo ważnych działach życia publicznego. Tu pan słusznie, jak mi się zdaje, położył nacisk na ten kompleks, który powstał u Hitlera, kompleks Wiednia. Tu trzeba mieć świadomość, że Hitler wtedy był w bardzo złej sytuacji społecznej, znalazł się właściwie na nizinie społecznej, przyszło mu nocować w przytułkach i niewątpliwie ta jego sytuacja wpłynęła na to, że szukając odpowiedzi na pytanie, kto jest za to odpowiedzialny, no wskazał śmiało na tych, którzy byli najbogatsi, którzy się panoszyli. Zresztą nie on jeden na to wskazywał. Dla niego wtedy idolem był ówczesny, już potem legendarny burmistrz Wiednia, Karl Lueger, który stał się dla Hitlera rodzajem wzorca trybuna ludowego, który w płomiennych wystąpieniach piętnował Żydów jako zbiorowość nadzwyczaj szkodliwą. Hitler po prostu to skojarzył, swoją sytuację, nie do pozazdroszczenia, no z przyczyną, jego zdaniem. I jego zdaniem tą przyczyną stali się Żydzi, ale proszę zwrócić uwagę, że tak jak Żydów on nie lubił w tym Wiedniu, tak też drugiej nacji bardzo nie lubił, Czechów mianowicie, ponieważ zdarzyło mu się, że natknął się na środowisko czeskie i wyniósł jak najgorsze wrażenia, więc tu trzeba zwrócić uwagę, że pewne kompleksy, które się zapisały w jego świadomości, potem w jakimś sensie wracają w jego życiu politycznym, no niestety z fatalnym skutkiem. Jest jeszcze jedna sprawa ważna dotycząca społeczeństwa niemieckiego. Oczywiście Hitler wmówił Niemcom, że są rasą panów, ale od pozwolenia im na pozbycie się kompleksu do poczucia, że się jest rasą panów, jest droga dość daleka. Co się wydarzyło na tej przestrzeni ze społeczeństwem niemieckim, które gotowe było dla zachowania tej pozycji rasy panów zaakceptować wszystkie straszne rzeczy, które się tam działy. Wprowadzenie programu poprawiania rasy, co było związane z eutanazją, sterylizacją osób niepełnowartościowych biologicznie. Gotowi byli zaakceptować kradzież dzieci, ośrodki Lebensborn, możliwość wielożeństwa. Niemcy na to wszystko patrzyli, Niemcy to wszystko widzieli i gotowi byli uznać to za rzecz normalną. Chciałbym tu wrócić do siły propagandy niemieckiej. Była ona niesamowita. Przecież to Hitler stwierdził, że władzę zdobywa się przez władzę, przez aparat państwowy, który znalazł się w rękach Hitlera. I naziści, nie tylko sam Hitler, wszyscy wspaniale umieli ten aparat państwowy wykorzystać do umocnienia swojej władzy. Propaganda niemiecka mówiła o tym, co sławiło nazizm. O niewygodnych sprawach ta propaganda milczała. Natomiast opozycja przecież nie miała żadnej tuby propagandowej. Jeśli by którykolwiek z polityków, a byli tacy, sprzeciwiał się, no lądował w jednym z obozów koncentracyjnych. Stąd też ta presja siłowego rozwiązania, która trwała w zasadzie do końca władzy nazistów w Niemczech, powodowała, że opozycja została po prostu wyniszczona. Nie miała możliwości istnienia w świadomości społecznej. Ona poprzez propagandę została po prostu wyłączona. Jak zrozumiałem, pani pytała przede wszystkim o postawę przeciętnego Niemca, który na ogół nie czuł się opozycjonistą, człowiekiem, który chce się mieszać do polityki. Jak to się stało, że taki przeciętny Niemiec mógł przeoblec się nagle w przedstawiciela rasy panów? Mam takie wrażenie, że dla wielu przeciętnych Niemców był to program cokolwiek jednak niepoważny. Tego wysłuchiwano oczywiście, kiwano głową, ale przyszła wojna. Przyszedł obszar okupowany, gdzie te postawy Herrenvolku zaczęły się manifestować i wtedy dopiero zadziałały te hasła o tym, że Niemcy ponad wszystko, że Niemcy są tą najbardziej wartościową rasą
i w związku z tym należy wymagać od podbitych narodów odpowiedniego niewolniczego stosunku. Przygotowanie do wojny czyniło te hasła coraz bardziej realnymi i wojna stała się niestety ponurą materializacją tego programu Herrenvolku na ziemiach podbitych, zwłaszcza na terenie ziem Europy Środkowej i Wschodniej. Żeby wyjaśnić, panie profesorze, dlaczego o to pytam, przytoczę jeden przykład. Dietrich Bonhoeffer, wrocławianin, luterański teolog i wróg nazizmu, w radiowym wykładzie wygłoszonym 1 lutego 1933 roku przestrzegał, cytuję, wódz i urząd, ubóstwiając samych siebie, urągają Bogu. Większość Niemców, to byli chrześcijanie, ponad 62%, prawie 63%, była wówczas protestantami. Katolicy stanowili 23,5% obywateli III Rzeszy. I to samo społeczeństwo niemieckie korzystało z tych transportów dóbr różnych i rozlicznych, które ze wschodu docierały na tereny III Rzeszy, docierały do Niemiec i jakoś nie miało poczucia grzechu, nie miało poczucia wstydu, że korzystają z tego. To zależy, o którym okresie mówimy. Pan profesor Klucz wspomniał, że autorytet Hitlera narastał w miarę upływu czasu, aż doszliśmy do rozpoczęcia II wojny światowej. Szczyt popularności Hitlera w Niemczech datuje się na zwycięstwo nad Polską, a później nad Francją w 1940 roku. Badacze, historycy i socjolodzy stwierdzają, że ponad 90% społeczeństwa niemieckiego wówczas akceptowało Hitlera. Hitler miał poparcie aż 90% społeczeństwa niemieckiego. Ja bym tu może sięgnął do Napoleona. Napoleon był tym cesarzem Francuzów, który spowodował największe nieszczęścia Francuzów. Setki tysięcy ludzi zginęło na wielu polach bitewnych, ale do dnia dzisiejszego Napoleon cieszy się wielkim autorytetem Francuzów. Ja myślę, że te wielkie sukcesy w polityce zagranicznej i już sukcesy wojenne przyćmiły zbrodnie tego systemu nazistowskiego w Niemczech. Ale i tutaj były różnice. Byli ludzie, którzy korzystali z tych zdobyczy niemieckich, ale byli także Niemcy, którzy, jeśli korzystali, to w formie umiarkowanej. A więc to zróżnicowanie społeczeństwa było. Drążąc ten problem podstawowy w naszej dyskusji, mianowicie jak to się stało, jak wielka była skala poparcia Niemców dla Hitlera, nie sposób zapomnieć o naturze systemu politycznego, który funkcjonuje w Niemczech od 1933 roku. Profesor Eugeniusz Cezary Król. Mianowicie ten system, podobnie jak na przykład system komunistyczny, nie przewidywał możliwości kontestacji. Nie było żadnej możliwości wyrażania własnej opinii, bo groziło to określonymi konsekwencjami. Stąd ta opinia publiczna była siłą rzeczy stłumiona. Goebbels w swoich dziennikach wyraził się bardzo lapidarnie, że opinię publiczną w III Rzeszy się robi. Jej nie ma jako takiej, tylko ona jest robiona. To jest też bardzo istotny czynnik, który powinniśmy wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad recepcją nazizmu w społeczeństwie niemieckim. Odwołuję się jeszcze raz do tej książki. Dlaczego Niemcy poszli za Hitlerem? Otóż autor tej książki pisze tak oto. Charakterystyczna dla okresu powojennego była niechęć do nazywania tych zbrodni po imieniu. Natomiast w Niemczech nigdy nie stanowiły tabu naloty dywanowe czy wypędzenia po 1945 roku. Nie było tematów bardziej dyskutowanych niż te kwestie. I wynika z tej książki, że zaskakująca jest ilość osób, które po wojnie na zadawane pytania o tamten czas odpowiadają: nic nie wiedzieliśmy, byliśmy zbyt młodzi, apolityczni. Byliśmy niedoinformowani. Jedna z osób powiedziała o tamtych pięknych czasach, w których sama siebie postrzegała jako bierną ofiarę Holokaustu, jak to określiła. Holokaustu, który skazał ją na milczenie. Może należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Niemczech ciągle jeszcze temat narodowego socjalizmu II wojny światowej stanowi tabu? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa. Jest bardzo skomplikowana. Profesor Henryk Stańczyk. Ale trzeba stwierdzić, że to,
o czym świat dowiedział się już po zakończeniu wojny, kiedy została zlikwidowana propaganda goebbelsowska. Natomiast Amerykanie głównie, powiedzmy zwycięzcy, zaczęli rozliczać nazizm z jego zbrodni, głównie wojennych. To, o czym świat się dowiedział, było straszliwe. To, co to społeczeństwo niemieckie zobaczyło, nawet jeśli w podświadomości wiedziało o tym, to teraz, kiedy zobaczyło to w całej, jak gdyby, obrzydliwości, to społeczeństwo nie chciało w to uwierzyć. Nie chciało w to uwierzyć, że ten naród był zdolny do tak niecnych czynów. No, trzeba było w jakiś sposób to przeżyć. I myślę, że tak do dnia dzisiejszego jest. Obciążyć jednak tą drugą stronę. Stąd też nieprzypadkowo chyba jest tak, coraz częściej się o tym mówi, o nieszczęściach, jakie dotknęły naród niemiecki. Przecież w tym względzie nic się nie zmieniło. Teraz się mówi o zbrodniczych nalotach na Drezno, na Szczecin, na Hamburg. I to się jak gdyby eksponuje, nieszczęścia narodu niemieckiego. Natomiast nie wraca się do tego, kto był tą przyczyną tych nieszczęść. Sama wojna jest nieszczęściem, ale ktoż tą wojnę wywołał? Ktoż do niej doprowadził? Panie profesorze, wojna miała być wygrana. Niemcy dzisiaj mówią o traumie wojennej, ale winą za przegraną II wojnę światową obarczają tych, którzy zorganizowali opór przeciwko Hitlerowi. Było wszystko w porządku. Hitler miał wygrać, Niemcy miały wygrać, Niemcy miały zapanować nad całym światem. Tylko przydarzyło się takie nieszczęście jak opór przeciwko Hitlerowi. Jeśli patrzymy na sytuację społeczną Niemców po II wojnie światowej, to nastąpił tam proces wypierania z własnej świadomości tego całego okresu, który przyniósł i wojnę, i klęskę Niemiec. Widać wyraźnie, że Niemiec, który przeżył II wojnę światową, chce wyprzeć ze świadomości. Niemcy mają na takie określenie Verdrängung, wyparcie ze świadomości tego wszystkiego, co wiązało się z II wojną światową. Sprzyjało temu procesowi wypierania ze świadomości nazizmu to, co się stało w Europie po II wojnie światowej, mianowicie kiedy zarysowały się dwa fronty zimnowojenne, kiedy państwa zachodnie musiały czym prędzej przywrócić Niemcy zachodnie do pewnego stanu w cudzysłowie normalnego albo normalniejącego społeczeństwa. Zaniechano, jak wiadomo, od początku lat 50. procedur denazyfikacyjnych. Procesy wobec hitlerowców zostały zastopowane, względnie pośpiesznie kończone. I wreszcie trzecia rzecz. Niemcy sami chcieli stworzyć nową strukturę społeczną, zarówno w skali makro, jak i w skali mikro. W związku z tym odłożono na bok proces różnego rodzaju rozrachunków, które powinny być, jak się zdaje, logiczne po takiej straszliwej klęsce. To wszystko razem spowodowało, że całe pokolenie powojenne tabuizowało, przemilczało okres nazizmu. Dopiero kolejne pokolenie lat 60., 70. zaczęło pytać swoich ojców i swoje matki, jak to było właściwie z tym Hitlerem, jak ty się zachowałeś w okresie hitleryzmu. I wtedy ta pamięć społeczna została przywrócona. Ale przepraszam, to pokolenie, które pytało, czyli pokolenie lat 60., 68. roku, już nie pyta, już milczy, a kolejne pokolenie, nie jestem zainteresowany, kolejne pokolenie czeka na nowe wydanie Mein Kampf, które zapowiedział Instytut Historyczny w Monachium. Instytut Historyczny historii najnowszej zapowiedział naukowe wydanie Mein Kampf, no, żeby chociażby przeciętny człowiek zrozumiał, na czym polega fenomen tej książki, którą wszyscy znali od połowy lat 20. Nikt nie wyciągał żadnych praktycznych wniosków. Myślano, że to są jakieś rojenia człowieka, który siedzi w więzieniu i przeżył pierwszą wojnę światową. To samo by się przydało w Polsce. Na naszym rynku pojawiły się dwa pirackie wydania Mein Kampf. Oba wydania są skandaliczne, natomiast moim zdaniem z powodów poznawczych powinno być naukowe wydanie, to znaczy z komentarzem, z bardzo szczegółowymi przypisami i wreszcie może pełne, bo do tej pory wydawano, nie wiem dlaczego, po pierwsze nie z oryginału niemieckiego, tylko z tłumaczenia angielskiego albo amerykańskiego, poza tym w skrócie, nie zaznaczając ingerencji. No to są rzeczy niedopuszczalne zupełnie. Ale wracając do naszego nurtu, proszę mieć świadomość, że w Niemczech jednak jest potężna biblioteka,
biblioteka dotycząca narodowego socjalizmu. Jest ogromna liczba książek, która pokazuje różne aspekty tego narodowego socjalizmu, od książek popularnych do książek naukowych. Oczywiście na marginesach są również książki sławiące narodowy socjalizm, są wspomnienia byłych bojowników i tak dalej, ale jeśli ktoś chce poznać prawdę o narodowym socjalizmie, to biblioteczka niemiecka jest pod tym względem bardzo kompetentna. Część zresztą tych książek jest na polski tłumaczona i na szczęście są to książki na bardzo dobrym poziomie, a więc nie jest tak, że przeciętny Niemiec, młody człowiek w tej chwili nie ma skąd brać wiedzy na temat narodowego socjalizmu. Natomiast istnieje rzeczywiście w Niemczech, w pewnych kręgach, potrzeba przestania bycia sprawcą. Przestańmy wreszcie być traktowani i sami się traktować jako sprawcy. My byliśmy również ofiarami. Jest to w jakimś sensie normalne odreagowanie, chociaż Polakom i osobom, które pamiętają II wojnę światową, przychodzi bardzo trudno zrozumieć, że Niemcy chcą przestać być sprawcami. Mam cały czas, znając nieco Niemcy, wrażenie, że to, czego my się najbardziej obawiamy, a więc tego szukania się pośród ofiar Niemców, nie jest dominującą cechą opinii publicznej. To jest pewien fragment opinii publicznej, ale bym nie przeceniał skali wielkości. To jest element dyskursu publicznego. Ale z jednej strony Instytut Historii w Monachium planuje nowe wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera, a z drugiej strony mamy takie wydarzenie całkiem świeżej daty, czyli zgromadzenie parlamentarne OBWE w lipcu bieżącego roku stanowiło 23 sierpnia, dzień podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Stawianie znaku równości pomiędzy stalinizmem i nazizmem oburzyło oczywiście Rosjan i Rosja sprzeciwia się temu i nazywa to gwałtem na historii. Czyli zawsze będzie taka sytuacja, że kaci będą unikali pozostawania w sytuacji kata, będą próbowali wyjść z tego mrocznego zaułka i zawsze będą sobie przypisywali także rolę ofiary. Czy to znaczy, że jednak powtórka z historii jest możliwa? No niestety, patrząc na to, co dzieje się obecnie w polityce światowej, można być pesymistą. Ale to nie jest taki pesymizm, który miałby ubezwłasnowolniać nas. Bo jest na pewno część społeczeństwa w Niemczech, które stara się zrzucić to odium winy Niemców za II wojnę światową, ale jest też znacząca, myślę, większa część Niemców, którzy uznają winę Niemców w czasie II wojny światowej, chcą troszkę niwelować tą winę niemiecką, zwracając uwagę na to, że Niemcy także były ofiarami tej wojny. Dla Polaków to jest bolesne, że jak gdyby wypomina się nam, Polakom, że z tych terenów zostali wyrzuceni Niemcy i że uczynili to Polacy. To jest nieprawda historyczna i z tym musimy walczyć. To nie Polacy Niemców wyrzucili z tych terenów. Niemcy zostali wyrzuceni z tych terenów przez zwycięskie mocarstwa. Przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. Bo to te trzy mocarstwa decydowały o losie pokonanych Niemiec. Nasze społeczeństwo będzie zawsze czułe na te problemy. I każda próba historyków niemieckich, ażeby Polskę włączać jako współwinną wysiedlenia Niemców z Polski, musi budzić niepokój Polaków i musi budzić sprzeciw polskich historyków, bo to jest po prostu nieprawda. Tak jak i obozy koncentracyjne, które Niemcy zbudowali na ziemiach polskich, nie można ich nazywać polskimi obozami i musimy z tym za wszelką cenę walczyć, wszelkimi dostępnymi środkami, bo inaczej zostaniemy w świecie tymi winnymi, czy też współwinnymi zbrodni niemieckich. Jeśli odpowiedzieć wprost na pytanie, pani redaktor, czy grozi nam powtórka z historii w rozumieniu, że może się znowu skończyć konfliktem europejskim, to myślę sobie, znając Niemcy,
że ta wojna z terenów Niemiec na pewno nie wyjdzie. No, w każdym razie jestem o tym święcie przekonany, bo struktury demokratyczne w Niemczech działają przy różnych zacięciach prawidłowo. Jest oczywiście tam skrajna prawica, która tu i ówdzie nawet znajduje swoją reprezentację parlamentarną na szczeblu landtagów, ale tak jak patrzę, to państwo demokratyczne w Niemczech działa sprawnie i właśnie w ramach państwa prawa. I gdybyśmy szukali powtórki z historii z II wojny światowej, to z całą pewnością nie będzie to ziemia niemiecka. Takie jest moje zdanie na podstawie moich doświadczeń z Niemiec, które znam dość dobrze. Bardzo dziękuję. W przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Eugeniusz Cezary Król i pan profesor doktor habilitowany